No witam cię bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z GeForce Kings. Zaczynamy bitewką skrzynki Ginolda w sztukach trzech. Mamy tutaj skałcika Blood in the Water, 182 zł. Bardzo ładnie. Ostatnia to jest skrzynka Ginolda. Generalnie 11 skrzynek rzuciłem, bitwa za 2200 zł, więc no taka sympatyczna wydaje mi się na start filmu. Patrz jaki glock tutaj za 400, bardzo ładnie. Tutaj po augu za 25, oczywiście przypomnę ci o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, na Discord dołącz, no i użyj kodu Croxy na GeForce Kingsie. Jak oczywiście sam pełnoletnim jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź kliknij oczywiście magiczny zielony plusik tutaj, znaczy żółty tak naprawdę, nie? Zielony to masz tutaj, chcesz sobie doładować, ale tu też możesz sobie kliknąć, tak? No i klikasz oczywiście kod promocyjny, wpiszesz kodzik Croxy przez 2x, masz wtedy 5% na stałe do wpłaty. No i oczywiście skrzynka na start za free. No jakbyś chciał sobie doładować, no to oczywiście tak jak wspomniałem, klika sobie tutaj magiczny zielony plusik. Zobaczmy tylko, czy wygraliśmy tę bitwę. Nie, no ten nauk to nas tutaj zdeklasował. Niestety bitwa przegrana. No tak jak wspomniałem, klika sobie tutaj. No i oczywiście możesz sobie wpisać kodzik. No i wszelakie metody płatności również możesz sobie tutaj zaobserwować i konto sobie oczywiście na GeForce Kingsie doładować. Ustawiamy te moje ulubione 33%. 500 zł koszt takiego otwarcia, pierwsze otwarcie, no niestety pusto, więc spróbujemy jeszcze raz taką skrzynkę sobie tworzyć. No i mamy już za drugim razem 1400 zł, więc fantastycznie. Idziemy sobie stworzyć jakąś bitewkę, weźmiemy skrzynki powiedzmy od 70 zł. Mam tutaj 7,77% lucky. Ok, zróbmy skrzynek tych z... to będzie 7. Pinki do tego, skrzynek Tushola tutaj za 75 zł. Sweet 16, tutaj skrzynka chyba ulubiona simka, coś mi się wydaje. 80 zł set, waterproof. No i czy coś dorzucamy tu jeszcze? Dobra, zostawmy coś takiego póki co. 21 skrzynek, no trochę tutaj mi odkleiło. Zobaczmy co to jest za skrzynka w ogóle. To 7,77% lucky, bardzo mnie to ciekawi. No i zobaczmy, pierwsza skrzynka. Aha, no dobra, czyli to jest pewnie typowa skrzynka procentowa, tak? Gdzie, jak mnie mam, mamy 7,77% szans na profit. Póki co, 3 skrzynki za nami. Nikomu tego profitu nie udało się zdobyć. No jest w końcu dla Ryana 250 zł. P250. No to może teraz coś dla wuja. Wypadałoby, żeby chociaż jeden skin poleciał z tej skrzynki procentowej, żeby tak troszkę podreperować naszą wartość ekwipunku. Żeby wiesz, nie było lipy, nie było wiochy, nie? Żeby tego potem nie nadrabiać na tych skrzynkach dalej. To mówię, fajnie było jakby coś tu spadło, no, no niestety. 31 zł z tej skrzynki pinki. Kała kartel. To jest kawa w ogóle, którego nie wiem, nigdy nie zrozumiałem fenomenu. Jakby ten kawa wygląda dosłownie jak basicowy, nie? Ten kartel. Ma tego jakieś wzorki, które nie czynią go jakoś mega fantastyczny, wygląda naprawdę przeciętnie. Kosztuje jednak sporo. Mamy kosę ze skrzyni Tushola, więc spoko. Dalej niestety Deagle, kosztuje 7 zł. Dostanę skrzynię Tushola. No, dwie dychy, 4. No dobra, szczerze totalnie nie mam pojęcia jak to teraz może wyglądać cenowo. Jest MK dla nas, ładnie, 125 zł. Skrzynki też około 7 dych kosztowały, nie? Mi się wydaje. 61 zł, Amber Fate. Oj, co tu za glock, mam nadzieję, że nie będzie dużo kosztować. 40 groszy. Ja już stary patrzę na tego glocka i mówię 1500 jak nic, nie? No ale dobra. Na szczęście tylko 40 groszy. Ten 5 Central kosztuje, niestety. Nie pamiętam z jakiej to jest kolekcji. A to jest do kontraktu chyba jakiegoś, nie? O Jezus Maria, no nie. Chciałem powiedzieć, że już możemy tą bitwę wygrać. Dzięki tamtej kosie od Tushola. No ale no niestety bitwa będzie raczej przegrana. No właśnie, nie, to jest deklasacja mocna. Dorzucamy ze dwie Firewater, do tego Rush B, do tego Pevor. Nie będzie Nuklear. No ten Angel też w sumie wygląda zachęcająco. Hydrotus 200. No i coś jeszcze tutaj możemy dorzucić za 120. No to tutaj to Silky Tiger, tak się na mnie patrzy, no to... A mówię, dobra, no to wrzucę. I taka bitwa na dwie osoby. Kolejemy sobie bota. No i jak tego nie wygramy... Ej, patrz, koła dostałem z cashbacku. Kurczę, mogę go sprzedać i... dorzucić jeszcze jedną, to jakąś skrzynkę za stówkę. No ale dobra, kolejemy oczywiście bota. Po digielku dostaliśmy, tak? 43 zł. Kolejna skrzynia Ginolda. Awupka dla nas, 137. Stanie skrzynia Ginolda. Po famasie. Po famasie, no dobra. Szczerze, nic fenomenalnego. Z tej skrzynki nie dostaliśmy. Ej, ten digel kosztuje coś chyba, nie? To jest szary skin, ale on kosztuje 105 zł. To jest, kurczę, bardzo ładny skin. Gdyby nie był szary, to może bym z nim grał. No ale jest tak jest.
O Jezu, no właśnie, jest tak jest. Pink the Depad. Gloczek. Jakby to był suwenir, to naprawdę bardzo ładny. Z tymi naklejkami złotymi super wygląda. No i zobaczmy. No to jest kolejna chyba bitwa przegrana, co? Chociaż czekaj, ty! 1000 złotych Vulcan, okej? Okay. Hydrotus? No. No. No i ostatnia skrzynia i szczerze? I wygraliśmy, patrz, udało nam się. 3300 zł. No nie będę ukrywał, że ten Vulcan naprawdę bardzo ładnie nam tutaj zrobił comeback, więc wrzućmy sobie skiny oczywiście na kontrakty. 2900 wartość, minimum 1700, maksymalnie 7200 wrzucamy. Yes, yes, panie, idź mi z tym. Co tu się wydarzyło? Mogłem w sumie zostawić ten nóż. Tutaj 400 by w tym. Weapon case, no nieźle, w ogóle można skrzynki trafiać na GeForce Kinsie? Nie wiedziałem szczerze. No skrzynki oczywiście wasze, no niech wam będzie. Stracę na nich swoje pieniądze, 300 zł, powiedzmy do 400, 30% kosa. To jest skrzynka, na jaką czekałem chyba. No, coś mi się tak wydaje. 1360 zł za 4. Jest jedna. Czy jedna daje nam profit? 797, no nie, na pewno nie. Tutaj muszą dwie polecieć. Jest jedna znowu, ty. I co najgorsze, no jakby tu poleciłem Falcon, to spoko, ale to poleciała ta nawaja niestety. Zobaczmy jeszcze raz. No jest jedna, więc tutaj w rozrachunku trzech, to i tak jest minus. Dobra, znajdźmy jakąś skrzynię po prostu za kafla. 100% profit, zobaczmy, czy to 100% profit będzie dla nas osiągalne. Otwieram tą skrzynkę i się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie, widzimy się na następnym filmie już jutro. I mamy Glocka. Czy to jest profit? 15% na niego było. Okej, okay. 50-50. No nie kuś mnie, gościu, nie kuś mnie. Dobra, niech leci. Czy będzie kosa? Ty, jest kosa, patrz. Ty my tutaj coś tutaj? Chyba wracamy, co? 1600 mamy już, patrz. Proxy Król, co to jest za skrzynia? No kusisz, dobra. Niech leci, a ja się z wami żegnam. Ja pierdzielę, myślę, że ten arabeska już poleciał.